Ekipa naszego nowego domu każdego odcinka szykuje jakąś niespodziankę dla rodzin, którym pomaga. Nierzadko angażuje do tego znane osoby. Tak oto w ostatnim odcinku oglądać można było wyjątkowy występ Radosława Liszewskiego, znanego z Weekend Gwiazdora Disco Polo. Producenci naszego nowego domu z każdą kolejną edycją myślą o tym, jak urozmaicić formułę swojego programu. Rodziny, którym pomaga Elżbieta Romanowska wraz z ekipą, mogą zatem liczyć na dodatkowe atrakcje w oczekiwaniu na nowe lokum. W ten sposób udało się spełnić już niejedno marzenie. Kolejna rodzina otrzymała pomoc w naszym nowym domu. W ostatnim odcinku Romanowska przyjechała do Radziszyna, gdzie spotkała się z panią Bożeną i dwójką jej synów, Tomkiem i Wojtkiem. Warunki, w których żyła rodzina, wywołały niemały niepokój. W oczy rzucał się rozrastający się grzyb na ścianie, który mógł przez długi czas niekorzystnie wpływać na zdrowie. Ekipa remontowa natychmiast wzięła się do roboty, a czekający na efekt końcowy uczestnicy wzięli udział w wyjątkowym wydarzeniu. Radosław Liszewski w naszym nowym domu, pani Bożena wraz z synami poszła odstresować się do warszawskiego klubu karaoke. Tam, już na scenie, zaczęła śpiewać bardzo popularny utwór Ona tańczy dla mnie zespołu Weekend. Jakież było jej zaskoczenie, gdy nagle dołączył do niej sam autor przeboju, Radosław Liszewski. To niesamowite, jak życie potrafi dać w kość, a są ludzie o wielkich sercach. Też chciałem jakąś swoją cegiełkę do tego wszystkiego dołożyć, przekazał. Ten moment z pewnością na dobre zapisze się w pamięci pani Bożeny. Tym bardziej, że później mogła cieszyć się już nowym domem.